24 pytania. Rozmowa poranka. Senator Maria Koc, była wicemarszałek Senatu. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, pani senator. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Z tego, co wieść gminna niesie, jaskółki, wróble ćwierkają. Do Stanów Zjednoczonych pani marszałek leci. Tak, lecę dzisiaj do Stanów Zjednoczonych na paradę Konstytucji 3 maja, na Wielkie Święto Polonijne do Chicago. W niedzielę odbędzie się też uroczystość związana z obchodem roku Mikołaja Kopernika w Copernicus Center w Chicago, więc będę uczestniczyła w tych wydarzeniach na zaproszenie naszych rodaków, którzy właśnie w Chicago mieszkają, a wiadomo, mieszka ich tam, jak mówi się, i liczy prawie 2 miliony naszych rodaków, więc no, można powiedzieć, że na wpoły polskie miasto. 20 milionów Polaków żyje poza granicami kraju, to naprawdę dużo. Połowa. To naprawdę dużo i wszyscy stanowimy wielką narodową wspólnotę. Polacy są rozproszeni po całym świecie. Kiedyś, panie redaktorze, byłam za granicą i w trakcie uroczystości ktoś powiedział, co w tych Polakach jest takiego, że oni tak po świecie się rozproszyli, tak porozjeżdżali po różnych kontynentach, po różnych krajach, przecież są wszędzie. No, a my mówimy, bo to był ktoś, kto no, nie znał historii Polski, nie był Polakiem. Mówimy, no ale to nasza historia właśnie to spowodowała, nasze trudne dzieje, które no niestety, ale sprawiły to, że wielu naszych rodaków w różnych okresach historycznych musiało naszą ojczyznę opuścić. Czy w czasach zaborów, czy później w okresie II wojny światowej, po II wojnie światowej, w czasach Solidarności, czy nawet emigracja przecież zarobkowa. Tak. To wszystko powodowało, że wielu ludzi wyjeżdżało z Polski, ale o Polsce nie zapomniało, bo Polskę mają w sercach, Polskę kochają, do Polski się przyznają i polskość kultywują. I za to należy im się wielki, wielki szacunek. I w odróżnieniu od co niektórych Polaków tutaj w kraju, Polski się nie wstydzą, co najważniejsze. Tak. Pani senator, ponoć pakt senacki miał być już dogadany, uzgodniony, przypieczętowany, a tu czytam ku przerażeniu swemu, czy też ku zdziwieniu większemu, że nic bardziej mylnego nie może nam towarzyszyć. No, panie redaktorze, zawsze tę pierwszą decyzję, że oto zawieramy pakt senacki, bo 4 lata temu on przyniósł nam jakiś sukces, tę niewielką przewagę w Senacie, nad niewielką przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczoną Prawicą, więc zawieramy pakt senacki. No i oczywiście taka deklaracja padła bodajże 2 miesiące temu, tylko teraz przychodzi podejmować trudniejsze decyzje, zwłaszcza te, czyj reprezentant, której partii, w jakim okręgu będzie startował, bo pewnie o te okręgi tak zwane biorące, wiadomo jest rzeczą, że są w Polsce takie okręgi, gdzie opozycja najpewniej wygra, są takie okręgi, gdzie najpewniej wygra Prawo i Sprawiedliwość, są te takie wahające się, gdzie wszystko jest możliwe. No i pewnie wszyscy chcieliby swoich kandydatów umieścić w tych okręgach biorących. Z tego co wiem i co słyszę, oto idzie wielka walka i toczy się spór. Jak on się zakończy, no zobaczymy. My jesteśmy do tych wyborów przygotowani, pracujemy nad programem, niedługo już będziemy ten program przedstawiać naszym rodakom, przedstawiać Polakom. No dokładniej, pani senator, to od razu tak uściślijmy, dokładniej 13 i 14 maja. Co w tym programie będzie? Macie wtedy konwencję swoją Prawa i Sprawiedliwości i co podczas tej konwencji zakomunikujecie? Panie redaktorze, no nie jestem uprawniona do tego, żeby mówić o szczegółach. Mogę powiedzieć, że nasz program, tak jak do tej pory było, będzie dotyczył wszystkich najważniejszych sfer naszego życia, spraw gospodarczych, spraw społecznych, no i oczywiście bezpieczeństwa, bo to bezpieczeństwo jest teraz kluczem do rozwoju Polski. Mamy krwawą wojnę za wschodnią granicą, musimy modernizować armię, musimy wspierać nasz przemysł zbrojeniowy i budować silną armię po to, aby odstraszyć wszystkich ewentualnych wrogów, którzy chcieliby Polskę zaatakować.
To jest dla nas priorytet, o tym będziemy rozmawiać i będziemy mówić właśnie o tym również, że to Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem dalszego rozwoju zasobnej i bezpiecznej Polski, bo przez 8 lat daliśmy wyraz temu i dowód na to, że potrafimy rządzić Polską i potrafimy przede wszystkim pomnażać zasoby Polski, bo proszę zobaczyć, jaki jest budżet po stronie dochodów, jak Polska się rozwija, pomimo przecież trudnych ostatnich lat kryzysowych, bo i koronawirus, i lockdown, i kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, kryzys uchodźczy. Tych kryzysów było bardzo dużo, one się na siebie nałożyły, a jednak Polska się rozwija, mamy dodatni wzrost gospodarczy, mamy duże wpływy do budżetu i chcemy dalej to kontynuować. O ile wątek bezpieczeństwa jest niezwykle istotny, to bezpieczeństwa szeroko rozumianego i tego żywnościowego, i tego energetycznego, i tego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, o tyle Polacy są przekonani, że co do tego tutaj rzeczywiście za czasów Prawa i Sprawiedliwości żyje im się bezpieczniej. I to w bezpieczeństwie, jak powiedziałem, szeroko rozumianym. Taki sondaż wczoraj został opublikowany bodajże przez RMF i Dziennik Gazetę Prawną. Natomiast interesuje mnie coś, co pewnie większość z nas interesuje i co spędza pewnie też sens powiek działaczom opozycji demokratycznej, jak sami się przedstawiają. Programy społeczne i socjalne. Jakieś zmiany, jakieś nowa, czy też nowum, jeśli chodzi o chociażby 500+, czy 13, 14, czy być może wyprawkę szkolną, czy być może coś zupełnie nowego? A tu, panie redaktorze, trzeba poczekać do 13 i do 14 maja. Ale po co maja? Czekać, pani marszałek? Od razu to możemy załatwić i powiedzieć, co tam będzie. No nie możemy, bo po co byłaby wtedy konwencja? Konwencja jest po to, żeby to szefowie partii, pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier, ogłosili te najważniejsze założenia programowe. No napięcie musi troszeczkę rosnąć. To ja może dopytam inaczej, tak żeby nie ciągnąć pani za bardzo za język. Będzie coś w tej materii, czy nie? Myślę, że w każdej dziedzinie życia, o której ja wspomniałam, także w sprawach społecznych, będziemy mieli do zaproponowania coś ciekawego Polakom. Na pewno zaskoczymy wielu polityków opozycji, którzy no, nie mają programu i myślę, że też z niecierpliwością czekają, co powie Prawo i Sprawiedliwość, żeby ewentualnie w jakiś sposób odpowiedzieć. My program przygotowujemy i tak jak powiedziałam, niedługo ujawnimy jego część. To będzie pierwsza taka konwencja, bo będzie ich kilka do wyborów, więc panie redaktorze, bardzo proszę uzbroić się w cierpliwość, państwa również o to proszę, ale warto śledzić konwencję Prawa i Sprawiedliwości w sobotę i w niedzielę 13-14 maja, bo wiele ciekawych rzeczy tam, wiele ciekawych propozycji dla Polski i dla Polaków tam padnie. Widziała pani może takie banery czy też plakaty z napisem PiS równa się drożyzna? Widziałam, nawet w moim małym mieście takie plakaty się pojawiły. Mieszkam w Węgrowie, to jest 13-tysięczne miasto, więc opozycja wykupiła w centrum miasta miejsca właśnie na takie banery, plakaty i powiesiła właśnie... Ale kto z opozycji? Wczoraj dopytywałem Grzegorza Napieralskiego, czy przypadkiem Koalicja Obywatelska za tym nie stoi. Mówi, że nie. To nie oni. Nie ma bohaterów. Teraz nikt się nie chce do tego przyznać. No ludzie patrzą na te plakaty z pewnym zażenowaniem, bo tak słyszałam, jak rozmawiają, że nie mieli na co wydać pieniędzy. Więc wydali na akcję, która no, jest takim kapiszonem, bo to nie PiS jest winien drożyzny. To, że mamy inflację, to temu jest winna wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, wcześniej koronawirus, te wszystkie kryzysy, o których mówiłam. A u nas inflacja była wysoka, dlatego panie redaktorze, że my jesteśmy krajem przyfrontowym. I wszyscy eksperci to podkreślają i z Banku Światowego, i z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że w krajach przyfrontowych, takich jak Polska, jak Litwa, Łotwa, Estonia, jak Słowacja czy Rumunia, Bułgaria, w tych krajach inflacja jest najwyższa, bo te kraje jednak rykoszetem dostają również, trafiają do nich te skutki wojny, tak? No chociażby miliony uchodźców, którzy przekroczyli naszą granicę.
Część z nich wyjechała, część się rozjechała po świecie, część wróciła, ale część została. Poza tym te kraje przyfrontowe świadczą największą pomoc walczącej Ukrainie w stosunku do swojego PKB, zwłaszcza Polska. Więc to wszystko w jakiś sposób odbija się również na inflacji. Tę inflację powoduje, ale myślę, że najważniejszym czynnikiem, który tę inflację pobudzał, to był kryzys energetyczny. Przecież ceny paliw na skutek szantażu Rosji, ceny ropy, ceny energii, ceny gazu poszybowały bardzo wysoko. Do tego jeszcze ETS-y, które przecież też w Unii Europejskiej zawyżają ceny energii, ceny nośników energii, więc nie ma się co dziwić, panie redaktorze, że ta inflacja wybuchła, ale ona spada i to spada o 2 punkty procentowe miesięcznie. Pod koniec roku, jak mówią analitycy i eksperci, nie tylko Narodowego Banku Polskiego, ale także zagraniczni, inflacja w Polsce będzie już jednocyfrowa. Więc ona zakładając od razu, pani marszałek, że żadne czynniki zewnętrzne znów nie będą nam tej inflacji nabijały. No to zakładając, no, taki scenariusz przyjmujemy, bo wydaje się, że na rynku paliw, energii ta sytuacja się trochę stabilizuje i miejmy nadzieję, że tak będzie. Ale my robimy wszystko, żeby walczyć z inflacją, żeby chronić Polaków, ale jednocześnie, żeby nie wstrzymać wzrostu gospodarczego, żeby nie zahamować gospodarki. Bo można było na samym początku, jak tylko inflacja zaczęła się pojawiać, oczywiście podnosić stopy procentowe, ale to by spowodowało ogromne wychłodzenie gospodarki i wielkie bezrobocie. Czy Polacy chcą bezrobocia? No nie chcą. Polacy pamiętają ten dramat bezrobocia za czasów rządów Donalda Tuska i nie chcą powrotu do tej sytuacji. My mieliśmy przez wiele, wiele miesięcy w Polsce taką sytuację, że płace rosły szybciej niż inflacja. Dlatego też te stopy procentowe były podnoszone nie w taki sposób skokowy, jak może w innych krajach to czyniono. Pan premier Morawiecki często podkreślał, że łatwo można zdusić inflację, po prostu na samym początku podnosić stopy procentowe. Ale tak jak powiedziałam, to grozi głębokim kryzysem gospodarczym w kraju. A kryzys gospodarczy to jest znowu dwucyfrowe bezrobocie. Tego nikt w Polsce nie chce. Mamy niskie bezrobocie, gospodarka jest na plusie, czyli mamy wzrost gospodarczy. Jeden znowu z najwyższych w Europie, a inflacja zaczyna spadać i myślę, że te rozwiązania, jakie zaproponował polski rząd, ale przede wszystkim Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski na czele z panem profesorem Glapińskim, to wszystko spowodowało, że w miarę suchą stopą wychodzimy z tego kryzysu. Pani senator, wczoraj Grzegorz Napieralski opozycja, miał... To oczywiście jest nakręcanie emocji, straszenie Polaków. Wczoraj Grzegorz Napieralski miał problem ze zdiagnozowaniem czy znalezieniem tych wypowiedzi, o których mówiłem. Pani kojarzy pewnie troje nowych członków Rady Polityki Pieniężnej, których wskazał Senat. Tak, tak, kojarzę. To zdaje się większość opozycyjna, ale większość rządząca w Senacie tych troje kandydatów i członków Rady Polityki Pieniężnej powołała. I mówiłem Grzegorzowi Napieralskiemu, że dziwię się, mówiąc o drożyźnie, że na przykład ci właśnie ludzie, którzy w Radzie Polityki Pieniężnej zasiedli, oni chcieli podnosić te stopy procentowe tak, żeby one były powyżej w ogóle z poziomu inflacji. Grzegorz Napieralski mówi, że nie zanotował takiej wypowiedzi. A pani to słyszała, czy nie? Tak, słyszałam takie wypowiedzi. Nie słyszałam, może tylko czytałam o tych wypowiedziach. Bardzo mnie one zdziwiły, bo no, skutki podnoszenia stóp procentowych powyżej inflacji, to one oczywiście spowodowałyby, że ta inflacja zaczęłaby szybciej spadać, tak? Ale jaki byłby skutek tego taki ogólny, no to co powiedziałam. No byłyby dramaty ludzkie, po prostu. Byłyby, bo tam pal licho w kryzys gospodarczy. No właśnie, no to może są ekonomiści, którzy mówią pal licho, kryzys gospodarczy, dusimy inflację, a gospodarka niech pada. A co by powiedzieli na to zwykli ludzie, którzy mają kredyty, na przykład na zakup mieszkania czy domu, pobrali takie kredyty i już teraz mają wysokie raty, a gdyby te stopy procentowe zostały podniesione jeszcze tak drastycznie w górę, przecież oni nie byliby w stanie w większości spłacać tych kredytów. Dlaczego ci państwo, ekonomiści,
Polski, którzy są nominatami Senatu, większości senackiej do Rady Polityki Pieniężnej, nie myślą w ten sposób. No znowu to myślenie takie liberalne zaczyna brać górę, tak? Ludzie się nie liczą, liczy się efekt, a ten efekt ma być szybko osiągnięty, czyli zduszenie inflacji. No zduszenie inflacji, szybkie zduszenie inflacji niesie za sobą ogromne skutki społeczne i gospodarcze. My chcemy tego uniknąć, bo chcemy uniknąć po prostu zubożenia Polaków. Inflacja jest, przyszła do nas jako taki czynnik zewnętrzny. Ona spowodowana jest czynnikami zewnętrznymi. Nic w Polsce się takiego nie wydarzyło, co by miało nakręcić inflację. Tak jak powiedziałam, wojna, kryzys energetyczny wywołany przez Putina, one nakręciły inflację w Polsce, tak jak i w innych krajach Europy. Im bliżej wojny na Ukrainie, tym większa inflacja. Im dalej, im oddalamy się bardziej na zachód od granicy z Ukrainą, tym inflacja jest niższa. W Portugalii, w Hiszpanii jest najniższa. No ale właśnie oni tych skutków wojny na Ukrainie nie odczuwają. Więc opozycja kłamie, mówiąc, że źródło i przyczyny inflacji leżą w Polsce. To jest nieprawda i ten kłamliwy plakat PiS równa się drożyzna, on jest po prostu jakąś taką hucpą polityczną, jest znowu próbą straszenia Polaków. Opozycja, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, opozycja od momentu, kiedy parę lat temu znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, kiedy wybuchła epidemia koronawirusa, oni w ogóle nie potrafią stanąć po stronie narodu, po stronie społeczeństwa, utożsamiać się z tymi wszystkimi trudnościami, wobec których stoi społeczeństwo, tylko straszą. Chcą wywołać negatywne emocje, bo myślą, że na tych negatywnych emocjach odsuną Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Czyli cel polityczny jest najważniejszy, nawet po trupach, ale odsunąć PiS od władzy. A to, że to się będzie wiązało z kryzysem gospodarczym, z niepokojami społecznymi, dla nich to jest nieważne. Po prostu po trupach do celu, a tym celem jest władza. Władza dla władzy, bo programu nie mają, żadnych pomysłów na Ponoć Polskę, program na Koalicja Obywatelska ma i ponoć będzie go też materializowała w postaci słowa pisanego i taki program ma się ukazać. Wczoraj Grzegorz Napieralski przynajmniej w tej materii mnie tak zapewniał. Co się dzieje z suwerenną... Ale oni niejednokrotnie zapewniali, że mają program, potem się okazywało, że go nie mają, więc... No czekamy, zobaczymy. Co z suwerenną Polską, pani senator? Suwerenna Polska, przypominam, to taka partia, która jeszcze do niedawna nazywała się Solidarna Polska. No jesteśmy w okresie przedwyborczym, więc Solidarna Polska postanowiła zmienić nazwę po to, żeby, to taki marketingowy, tak mi się wydaje, no po to, żeby zwrócić na siebie większą uwagę i podkreślić, że dla nich sprawy suwerenności są najważniejsze. Więc, ale to no, znaczy, że Polska, ale to znaczy, pani senator, że my nie jesteśmy suwerenni dzisiaj? Jesteśmy krajem suwerennym i o tę suwerenność walczymy i dbamy. I Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem tego, że Polska zachowa swoją suwerenność i będąc członkiem Unii Europejskiej będzie się rozwijała w taki sposób, jaki będą tego chcieli Polacy. Czyli zgodnie z oczekiwaniami, życzeniami naszego narodu, a nie decydentów gdzieś z dalekiej Brukseli czy Berlina. Ale Solidarna, my jesteśmy partią bardzo dużą, rozbudowanych struktur, która ma ogromne poparcie społeczne. Solidarna Polska jest mniejszą partią, więc chcą zwrócić na siebie uwagę, zwłaszcza pewnie takich bardzo prawicowych, konserwatywnych wyborców. Mają do tego prawo, zorganizowali konwencję. No i nie zaprosili nikogo od was. Nie zaprosili nikogo od nas. No dobry zwyczaj do tej pory był taki, że zawsze zapraszaliśmy się nawzajem, ale widocznie chcieli się skupić na swoich sprawach, na swoim programie, na tej właśnie zmianie marketingowej, zmianie nazwy. Mają do tego prawo. Idziecie razem czy nie? Idziemy razem, panie redaktorze. Nie ma takiej opcji, żeby Zjednoczona Prawica się podzieliła. Mamy za sobą 8 lat dobrych rządów, trudnych, bo kryzysy, które wymieniłam, dotknęły nas i musieliśmy stawić czoło tym kryzysom i dobrze to zrobiliśmy.
i żeby wygrać wybory i trzecią kadencję i rządzić w trzeciej kadencji, to musimy pójść razem i to tutaj nie ma alternatywy. Alternatywą byłyby złe rządy Donalda Tuska, a nikt w Polsce nie chce, oprócz może jakiejś tam grupy wyborców Koalicji Obywatelskiej, nikt tak naprawdę w Polsce powrotu Donalda Tuska na stanowisko premiera Rzeczpospolitej Polskiej nie chce. Senator Maria Kos, bardzo dziękuję pani senator, dobrego dnia życzę.